Dzień dobry i dobry wieczór Państwu. Kolejne wycinanki prasowe, dziś zupełnie nietypowe, dlatego że dziś po raz pierwszy i myślę zresztą, że chyba ostatni, postaram się zanalizować tytuły prasy pisowskiej, konkretnie Gazety Polskiej, Do Rzeczy i Sieci. Będzie się działo. Wycinanki prasowe, tak jak zapowiedziałem o prasie pisowskiej. Zastanawiam się skądinąd, czy w ogóle można mówić o prasie, bo w zasadzie powiedziałbym, są to w dużym stopniu biuletyny partyjne jedynej słusznej partii, ale niech tam. Formalnie rzeczywiście wyglądają jak tygodniki opinii, te trzy tytuły, o których mówiłem, Gazeta Polska, Do Rzeczy i Sieci, ale postanowiłem nie tylko je czytać, co zresztą jest dość męczącą czynnością, ale również zanalizować, dlatego że każdy tygodnik opinii ma pewną strukturę wymyśloną już bardzo dawno temu. To trochę tak, jak wiemy, że nie wiem, od szkoły, że jak piszemy wypracowanie, to ono ma jakiś wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Jak oglądamy film, to mamy świadomość, że to też jest jakaś konstrukcja, która ma nas utrzymywać w napięciu. Tak samo jest z prasą, z mediami. To zawsze powinna być jakaś konstrukcja, zarówno pod względem budowy dramaturgii, jak i również pod względem takich cegiełek, z których to jest zbudowane. W tygodniku opinii na ogół powinny występować bardzo różne formy dziennikarskie, żeby to było ciekawe i różnorodne. I oto pierwsza rzecz, która zwróciła moją uwagę, kiedy najpierw kartkowałem te wszystkie trzy tytuły, że one właściwie w ogromnym stopniu polegają na jednej formie dziennikarskiej. To jest felieton. Ja abstrahuję od tego, czy to są felietony dobre czy złe, ale felieton to jest taka krótka forma dziennikarska utrzymana w osobistym tonie, na ogół w pewnym sensie lekka, wyrażająca punkt widzenia autora. I oczywiście znamy wielkich felietonistów polskich, jak Słonimski czy jak Kisiel, no ale powiedzmy, że nie wszyscy muszą być aż tak genialni. Felieton jednak charakteryzuje się taką rzeczą. Jest bardzo niezobowiązujący, to znaczy autorowi bardzo dużo wolno, w związku z tym powinny felietonom w pismach towarzyszyć jakieś rzeczy poważniejsze, jak na przykład publicystyka, która już, jeżeli ma być poważna, musi się opierać jednak na, musi przeprowadzić jakiś dowód na podstawie jakichś danych, faktów, opinii rozmaitych za i przeciw jakiejś tezie i dopiero wtedy możemy uznać, że to jest rozwinięta i poważna publicystyka. No ale właśnie, tu mamy przede wszystkim felietony i to naprawdę nie są przelewki, bo ja policzyłem, że tak po kolei, w Do Rzeczy na 37 materiałów w ogóle, 16 stanowią felietony. To jest 43% objętości. W Gazecie Polskiej na 46 materiałów dziennikarskich, felietony to 20, jest, felietonów jest 20. To jest też 43%. I wreszcie w sieci felietonów mamy 24, przy innych materiałach 21, przepraszam, no czyli to jest ponad połowa. To jest wstrząsające, bo to znaczy, że to w ogóle nie są pisma, które chcą nam przekazać jakąś wiedzę, tylko chcą przekazać, tak jak mówiłem przy okazji felietonu, osobiste punkty widzenia autorów. No co ciekawe, na ogół jest to jeden punkt widzenia oczywiście, bo rozbieżności prawie nie ma, aczkolwiek o kilku z nich potem jeszcze wspomnę, bo są charakterystyczne. To jest pierwszy problem, że te dane, o których mówię, w ogóle sprawiają, że trudno traktować te trzy tygodniki jako poważną prasę, nawet taką, z którą moglibyśmy się nie zgadzać, tak? Ale poważną, profesjonalną. No tak nie jest, bo druga sprawa jest to, że w tych pismach w zasadzie w ogóle nie istnieją rozmaite formy dziennikarskie. Jest albo felieton, albo jakiegoś rodzaju publicystyka, ale taka też dość marna, bo też na ogół będąca w gruncie rzeczy jakimś rozszerzonym felietonem, czyli bardzo rzadko oparta na danych, na informacjach, tylko raczej na takiej zasadzie, że autor pisze, co mu się wydaje. No to nie jest publicystyka. Znaczy dobra publicystyka to jest, jak mówię, coś udokumentowanego, ale więcej. Nie istnieje w ogóle w tych pismach reportaż, który jest no, piekielnie ważną dziedziną dziennikarską, przekazującą nieraz dużo więcej niż bardzo sążniste raporty czy twarde informacje. Na pewno dużo więcej niż jeden czy 20 albo 40 felietonów. Nie ma w ogóle takiego gatunku. Ja wiem, on nie jest prosty, on jest drogi.
Dobry reportaż pisze się przez wiele dni, tygodni, czasem nawet miesięcy. Jest w związku z tym trudny, wymaga dobrego autora, doświadczonego, wymaga dobrego redaktora, który z nim będzie pracował. Tutaj te pisma sobie w ogóle nie zadają takiego trudu, żeby taki gatunek mieć. Ale też na innym poziomie nie ma bardzo wielu różnych tematów, które szczególnie dziś w dobie pandemii wydawałyby się potrzebne. Z jednym wyjątkiem, w tych trzech tygodnikach nie ma na przykład żadnego lekarza jako bohatera, dostarczyciela informacji. Nie. Publicyści, felietoniści czy dziennikarze, jeżeli tak można powiedzieć, choć się coś we mnie wzdraga, przed tym tych tygodników w ogóle nie biorą tego pod uwagę. Oni mają jakąś wiedzę sami i tą wiedzę obracają. Nie ma też nie tylko lekarza, nie ma, nie wiem, pielęgniarki, nie ma epidemiologa, właściwie nie ma nic o problemie edukacji teraz zdalnej, tak? Też z jednym wyjątkiem jednego felietonu. Nie ma na przykład nic o policji, która dzisiaj jest, ale nie od dzisiaj, jest szalenie ważnym tematem, bo wiadomo, jakie są napięcia dzisiaj między policją a częścią przynajmniej polskiego społeczeństwa. Całe ogromne sfery w ogóle nie istnieją w tych tygodnikach, ale też już niezależnie od czasu, który teraz przeżywamy, nie ma właściwie w nich na przykład działów popularno-naukowych, które zawsze tradycyjnie są, były i mam nadzieję będą bardzo poważną częścią poważnej prasy, poważnych mediów, bo to przecież nie tylko w prasie są rzeczy. Owszem, jest sporo historii, to tak, to w tym te tygodniki są podobne do profesjonalnych tygodników opinii. Więc to jest coś przedziwnego, bo tak się po prostu prasy nie robi. Pewnie też nie dziwi, że ona, mimo że wszystkim spadają nakłady i spada sprzedaż, i to nie od czasów pandemii, tylko niestety już od wielu, co najmniej kilkunastu lat, to też sprzedaż tych tygodników jest niesłychanie marna. Zdecydowanie poniżej Polityki czy Newsweeka, ale co charakterystyczne, i tutaj parę teraz cytatów z tej dziwnej lektury Państwu dam, a mianowicie Gazeta Polska i niezawodny Tomasz Sakiewicz, który taką oto we swoim wstępniaku, który de facto jest felietonem również, taką oto nam mądrość wypowiada. Wielu pewnie zastanawia się, co Pan Bóg chciał nam przez to wszystko powiedzieć, znaczy przez tę pandemię. Na pewno wystawił nas na poważną próbę i chce nas sprawdzić, a przez to daje też szansę zachowania się przyzwoicie. Więc nie znałem tej koncepcji Pana Boga, który zabija iluś tysiące już w tej chwili ludzi na świecie, żeby dać innym szansę wykazać się przyzwoitością. Ale ta przyzwoitość jest w dalszej części tego felietonu rozwinięta. Otóż cóż się okazuje, na czym dzisiaj polega przyzwoitość według Tomasza Sakiewicza? W tym bardzo trudnym czasie, pisze on kawałek dalej, wzrosła i to bardzo nie tylko oglądalność Telewizji Republika i naszych portali, ale także udało się utrzymać większość sprzedaży Gazety Polskiej, Gazety Polskiej Codziennie i Nowego Państwa. To istny cud sprawiony Państwa rękami. Więc okazuje się, że widocznie taka jest rola pandemii, żeby czytelnicy czy też odbiorcy treści, trochę za mocno powiedziałem, papki, którą koncern pana Sakiewicza dostarcza na rynek, żeby mogli spowodować ten cud polegający na tym, że udało się utrzymać większość sprzedaży. Znaczy, żeby było jasne, po polsku to znaczy, spadła nam sprzedaż, ale można też powiedzieć, udało się utrzymać większość sprzedaży. To jest taki jeden z ładnych kwiatków. Jakież jeszcze tu mamy inne? Mamy na przykład, to jest dość charakterystyczne, bo to pokazuje pewną filozofię akolitów pisowskich, jak czasem się ujawnia tak naprawdę, co jest grane. Otóż pan Piotr Lisiewicz, w takim też felietonowym tekście zbierającym różne jego złote myśli,
i obserwacje. Przypomina taką sytuację, pewnie ją Państwo pamiętacie, bo to było dość powszechnie rozpowszechniane w mediach społecznościowych, jak w Sejmie posłowie Nitras i Szłapka krzyczeli do Jarosława Kaczyńskiego o podając mu informacje o różnych prominentach pisowskich, którzy powstawiali do spółek Skarbu Państwa swoje rodziny. I teraz jakżeż pan Piotr Lisiewicz to puentuje? No krzyczą, skarżąc mu się na rówieśników z PiS, gdzie pracują ich rodziny, traktując go jak sprawiedliwego cara, który może ukarać złych bojarów. Fascynacja Kaczyńskim aż z nich bije. Oczywiście żaden obserwator nie ma wątpliwości, że sami chcieliby zatrudnić rodziny w administracji państwowej. No, czyli nie jest tak, że to były nieprawdziwe informacje, które przekazywali obaj posłowie, tylko rzecz polega na tym, że PiS słusznie je obsadził, zamiast, bo dzięki temu nie są obsadzone przez rodziny posłów Platformy Obywatelskiej albo Nowoczesnej. Tenże pan Lisiewicz, gdzieś znajdując jakieś rzeczywiście nieładne komentarze pod tekstami na gazecie.pl, brutalne i chamskie, aczkolwiek dużo łagodniejsze od tego, co czytałem i co zresztą nieraz już dawałem na swoim profilu na Facebooku, myli też Gazetę Polską z Wyborczą. Otóż ja wiem, że wielu czytelników nadal myli, ale jednak zastępca redaktora naczelnego Gazety Polskiej powinien wiedzieć, że Gazeta Polska Wyborcza to są dwa zupełnie inne byty i że akurat Wyborcza dość solidnie pilnuje tego, żeby jakiegoś wyjątkowo podłego chamstwa nie było w komentarzach pod jej tekstami. Cóż my tu jeszcze mamy ciekawego? Mamy owszem jeden tekst, ja mam w sumie dwa teksty, które mogę Państwu polecić z tych tygodników. Mówię zupełnie serio. To jest interesujący wywiad z tym właśnie jedynym lekarzem, o którym wspomniałem, generałem profesorem medycyny Grzegorzem Gielerakiem, szefem Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, w którym w różnych miejscach gdzieś się przeciera, powiedziałbym, prawda, którą w dużym stopniu już niestety znamy na temat przygotowania państwa polskiego do pandemii. A to na przykład stwierdza raptem, zatem należy przypuszczać, iż transmisja wirusa była już przed datą wykrycia pacjenta zero i prawdopodobnie była to druga połowa stycznia, początek lutego. Czyli wtedy przypomnę, kiedy pan prezydent z panem ministrem zdrowia bawili na nartach we Włoszech. To taki jedna rzecz. Albo w innym miejscu profesor generał mówi, w mojej ocenie problemem jest praca personelu w wielu placówkach i wynikające z tego ryzyko zakażeń krzyżowych. Ale to już temat na głębszą dyskusję o naszej służbie zdrowia. No właśnie, to jest rzecz nam poniekąd znana po strajkach lekarzy, że oni, żeby zarobić na życie, muszą pracować w wielu placówkach. Bo jedna pensja, nie tylko lekarzy, zresztą pielęgniarek też, im po prostu nie wystarcza. Ale okazuje się, że jakoś dziennikarz przeprowadzający tę rozmowę nie jest skłonny dalej ciągnąć tej rzeczy. Teraz taka kolejna rzecz dość ciekawa, bo mimo tego, że te wszystkie trzy pisma trzymają taki jasny kurs na bezwzględne poparcie Prawa i Sprawiedliwości. W związku z tym też przejmują się pandemią jak mogą, choć równocześnie stwierdzają, że polskie państwo jest tu bez zarzutu zupełnie, to momentami jednak pozwalają sobie na wielogłos, bo otóż w kolejnym felietonie Piotr Wielbucki, znany jako Matka Kurka, dość obrzydliwy osobnik, jak wiecie Państwo zapewne, z jego procesów z Jerzym Owsiakiem, stwierdza raptem coś takiego. Jednego jestem pewien, nie ma żadnej pandemii modnego wirusa, nie ma żadnego zagrożenia dla Polski i świata, jest mnóstwo histerii wywołanej dla przykrycia prawdziwej katastrofy gospodarczej, jaka nas za chwilę czeka. Oraz bez względu na to, co słyszycie w telewizji i czytacie w internecie, nie możecie się bać i polować na samych siebie. Nie możecie odtrącać bliskich swojej wiary, tradycji i przede wszystkim normalności. Czyli rozumiem, że raptem w ramach tego wielogłosu pluralistycznego Piotr Wielbucki stwierdza, że wszystko to jest kłamstwem, czyli tak naprawdę 90% pewnie zawartości pisma, w którym sam publikuje. Ja bym w takim piśmie nie publikował, które moim zdaniem kłamie, no ale...
płacą, to dlaczego tego nie robić? Cóż my tu jeszcze mamy ciekawego? Mamy oczywiście PEAN na cześć ministra zdrowia. Mamy oczywiście Macierewicza, który powiedział, że już też wszystko wie o wypadku w Smoleńsku, no ale to są takie standardowe rzeczy, nie będę Państwu nim głowy zawracał. Jest też Jerzy Targalski, kolejny felieton, który podobnie jak Matka Kurka, też sugeruje, że tak naprawdę to wszystko jest spisek, że chodzi o sprzedanie strachu i zagrożenia i żeby się na to nie nabierać, bo jak rozumiem, żadnego w ogóle problemu nie ma tak naprawdę. Ale obok jest jedna z pereł tego numeru Gazety Polskiej, jest Joanna Lichocka z kolejnym felietonem. To jest ta, wiecie Państwo, ta pani, która sobie makijaż poprawiała, która, ja nie przeczytam ani jednego zdania z jej tekstu, ale tytuł wystarczy. Tytuł jest najfantastyczniejszą puentą. Tytuł brzmi: umiesz liczyć, licz na prezesa. Bardzo piękne, muszę powiedzieć. To tyle o Gazecie Polskiej. Do rzeczy jest jedna zdumiewająca rzecz, a mianowicie raczej się przyjęło w cywilizowanych mediach, że pismo nie służy propagowaniu złotych myśli swoich redaktorów naczelnych. Oni na ogół się jednak trzymają gdzieś tam na drugim planie, choć oczywiście mogą decydować o mnóstwie ważnych rzeczy. To w tym wypadku mamy do czynienia z czymś zdumiewającym. Otóż największym materiałem numeru, i to gigantycznym, w tygodnikach opinii na ogół tak dużych się nie daje, jest tekst Historia jednego fałszerstwa, który ma 2, 4, 6, 8 stron. To jest przeciętnie dwa razy więcej niż standard, przynajmniej w polskich tygodnikach opinii, który poświęcony jest temu, że redaktor naczelny, czyli Paweł Lisicki, zwalcza istniejącą, powiedziałbym raczej w popkulturze, tezę, że Jezus miał żonę. I szczerze powiem, rozbawiło mnie to setnie, bo no są różne w popkulturze, różne są tezy dziwne, kontrowersyjne, czasem ciekawe, czasem interesujące, bo powodują jakiś ferment intelektualny. Natomiast poświęcanie głównego materiału gigantycznego, bo jeszcze jemu potem towarzyszą dodatkowe teksty, to jest w sumie, nie wiem, chyba 1/5 numeru zajęta jest tym tematem, poświęcanie dyskusji de facto z tezą, nie wiem, Brauna, tak, ze znanej, Dana Brauna z kodu Leonarda da Vinci, jest dość śmieszna i moim zdaniem kompromituje redakcję. Jest tutaj też coś charakterystycznego, bo tak jak generalnie w tych tygodnikach dostrzegam zestaw znanych postaci, które jeżeli nawet kiedyś, to od dawna już nie mają nic wspólnego z profesjonalnym dziennikarstwem, to czasem są też spotkania smutne, tak jak właśnie w Do Rzeczy, gdzie zobaczyłem korespondencję, ale tak naprawdę właśnie nie korespondencję, tylko znowu felieton Piotra Kowalczuka z Rzymu. To kiedyś był korespondent Rzeczpospolitej. Nigdy go osobiście nie poznałem, ale bardzo wysoko ceniłem sobie jego korespondencję właśnie. A tym razem, bo to trochę pokazuje, na czym polega ta felietonistyka udająca informacje w tych wszystkich pismach. Tym razem on pisze w takim stylu. Teraz przynajmniej witali jaśnie oświeceni, którzy przez lata oddawali Unii cześć boską jako depozytariuszcy cnót wszelakich i jedynej prawdy, już nie nucą Beethovena. Znaczy, jest to język w dziennikarstwie, jest to taka knajacka odmiana dziennikarstwa. Znaczy, ja rozumiem, że pan Kowalczuk może mieć jakieś pretensje do Unii. Zresztą tych pretensji te pełne są te wszystkie trzy tygodniki. Ale pisanie takim tak mocno emocjonalnie i pogardliwie nacechowanym językiem, jeżeli jest się jednak korespondentem, jest czymś poniżej wszelkiego poziomu. Albo
inny fragment. Tymczasem tercet egzotyczny. Christine Lagarde, Ursula von der Leyen i pan kanclerz, i pani kanclerz pokazał Italii, gdzie ludzie mrą tysiącami, a na południe okradają sklepy, bo nie można wykarmić dzieci, wyprężony środkowy palec. Smutny dowód upadku, totalnej degrengolady naprawdę kiedyś dobrego dziennikarza. I na deser jeszcze w sieci, których no, też do polecenia, mam jeden tekst do polecenia, ale, ale też ma takie na przykład kwiatki jak kolejną smutną dla mnie rzecz, a mianowicie rozmowę z profesorem Jackiem Hołówką, filozofem i etykiem. Kiedyś publikował dość często w tygodniku Polityka na przykład, który chyba postanowił, zresztą chyba już nie dziś, tylko ja na to jakoś miałem szczęście, że nie trafiałem. Więc mówi rzeczy smutne. Ja zacytuję jedno zdanie wskazujące na to, jak Jacek Hołówko gdzieś się pogubił. To, co dzieje się w parlamencie, jest wręcz nieznośne, obrzydliwe, w głowie się nie mieści. Blokowanie wszystkiego, domaganie się pieniędzy nie wiadomo skąd. Oczywiście za tym nie stoi żaden dowód na to, że blokowanie wszystkiego, bo to nie jest prawda oczywiście. Filozof profesor Jacek Hołówka kłamie. Opozycja z bólem, ale na różne sposoby poparła na przykład wszelkie pakiety pomocowe, choć starała się je rzeczywiście ulepszyć i poprawić, co w zasadzie skończyło się niczym. Czy domaganie się pieniędzy nie wiadomo skąd? Nie. Wiadomo skąd. A jeżeli nie wiadomo, to w równym stopniu nie wiadomo, jak nie wiadomo, skąd będą te pieniądze na pisowską tarczę premiera Morawieckiego. To też smutny przykład degrengolady niestety mądrego kiedyś człowieka. I wreszcie na sam koniec jeden tekst, który mogę pochwalić. Otóż to jest w sieci dobry tekst Wojciecha Lady o epidemii ospy we Wrocławiu w 1963 roku. Co prawda, wszyscy już o tym dawno napisali. Ja w tygodnika, które zazwyczaj omawiam, chyba widziałem już 3 albo 4 teksty na ten temat. I to 2 tygodnie temu, 3, a może nawet miesiąc temu niektóre, więc refleks też nie jest zaletą tygodnika sieci, ale to bardzo uczciwie napisany tekst, ba, właściwie niesłychanie pochwalny dla władz PRL-owskich i to jest najzabawniejsze, bo oczywiście jest to pismo, które zieje nienawiścią do wszystkiego, co ich zdaniem, co istniało, działo się, było w PRL-u. A tutaj jest pokazane, jak niesłychanie sprawnie zadziałała władza. Ciekaw jestem, czy to wpadka, czy to jednak celowo redakcja umieszcza taki tekst, żeby zasugerować, że każda władza zawsze postępuje słusznie. Bardziej byłbym skłonny przychylić się do tej drugiej myśli. Można by takich analiz jeszcze przeprowadzić mnóstwo. Myślę, że to nie ma sensu, to znaczy, że ja to, co najważniejsze, udało mi się Państwu przekazać, ale dodałbym jeszcze taką rzecz, że jest jeszcze pewien język, którego ja tu starałem się nie cytować, ale język w części materiałów, bo nie we wszystkich, w części materiałów, który jest językiem, który pamiętam z czasów propagandy marcowej, nie mówię o argumentach, mówię o pogardzie wobec każdego, kto ma inne zdanie. I taki język, który na przykład Michał Głowiński bardzo często opisywał, opisując taką nowomowę PRL-owską, czyli takie straszliwe wzmożenie i rozmaite masła maślane. I takim klasycznym przykładem tego, żeby Państwo wiedzieli, o co mi chodzi, jest w Gazecie Polskiej tekst Doroty Kani. Mogą się Państwo domyślić o czym, ale ja nie będę tego tekstu omawiał, tylko tytuł do tego tekstu brzmi Nikczemność w służbie przemysłu pogardy. No więc takie rzeczy, takie epitety, taka stylistyka, to jest stylistyka stalinowskiej prasy propagandowej,
w PRL-u. Na szczęście nie pamiętam jej z autopsji, ale trochę na ten temat czytałem i trochę analizowałem. To jest tak straszne już wzmożenie moralne, że aż śmieszne tak naprawdę. Jeszcze raz Państwu to powtórzę. Nikczemność w służbie przemysłu pogardy. Masło maślane, bo jeżeli jest jakiś przemysł pogardy, no to jakimi metodami, jak nie nikczemnymi może się posługiwać, tak? Ale ani logika, ani estetyka, ani zasady profesjonalizmu nie są czymś, co przyświecają wydawaniu tych trzech tytułów, o którym Państwu mówiłem. I to na dzisiaj tyle. Dziękuję.